Oj, oj. Nie tak, nie zaskoczysz. No faktycznie, wcale nie zaskoczył. Witajcie moi padawani. Zapraszam was na kolejny materiał związany z grą pod tytułem Star Wars Jedi Upadły Zakon. Przygody młodego Jedi, który przeżył jak jeden z nielicznych rozkaz 66, który polegał na zabiciu wszystkich Jedi i czemu mi się znów ci ziomkowie zrespili. Bez sensu. Trafiłem go! Och, chciałbyś. Czajcie te kurne gesty rękami. Shit. Czy on zabije nas wszystkich? Odsunąć się, załatwię to. Faktycznie. Zostałem tylko ja? Nie, już nikt nie został. Tak mi przykro. Wróg na dole! A teraz pytajcie mi, przypomnijcie mi, jak ja wdrapałem się wtedy tam na górę. Whatever, dobra, poczekajcie, ja muszę ogarnąć, co ja muszę zrobić, bo już nie pamiętam. Oni dać starożytny grobowiec na Zeffo. Dobra, tu jest droga zablokowana, tu jest jakaś niezbadana. Byliśmy medytować. Achaj. Aj, tą drogą po prostu wracamy do naszego. Okej. Ktoś jest przede mną. Wykryta cel. Nie pokonasz Imperium. Jesteś całkiem szybki. Co ty wiesz o szybkości, dziecko? Kolejny typ przeciwnika, szturmowca. Dowódca zwiadowców. Zdolni do blokowania, parowania i stosowania wyspecjalizowanych technik obrotowych. Wytrzymalsi niż ich podopieczni. Dowódcy zwiadowców prowadzą swoje oddziały specjalne wyszkolonych żołnierzy do walki za Imperium Galaktyczne. Uzbrojenie w pałki do tłumienia zamieszek są niezwykle skuteczni w walce, wręcz nie należy ich lekceważyć. A jaj, kapitanie, tu mam jakieś echo. Tego co widzę. BD-1 już gdzieś tam śmiga, żeby coś zeskanować też. Dokąd nas zabierasz? Imperium. Nakaz eksmisji. Wszyscy cywile mają obowiązek poddać się natychmiastowej eksmisji. Szaprownicy zostaną zabici. Zgodnie z kodem imperialnym 94364, zakazującym wszelkiego handlu bez odpowiedniego zezwolenia, ta nieruchomość i wszystko, co się na niej znajduje, została objęta ochroną Imperium Galaktycznego. Generał Markon, Szwadron 201. Mieszkańców z domów, przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. Ja coś mogę z tym zrobić, czy tak? Chyba tak trochę słabo. Przynajmniej na razie. Tu była jakaś ścieżka? Coś? Nie. A, niezbadanie jest tylko to, gdzie nie mogę się właśnie dostać. Do góry też się nie mogę zbytnio wdrapać. Tak, bo to jest ta ścieżka. Nie, to jest... A, to jest jakby powyżej. A, to jest tu, gdzie chciałem się wdrapać już na początku odcinka, ale i szturmowcy mi przeszkodzili, dobra. Co tam jest? Co to BD-1? Ej, lokacje... O! Nawet... Aha, bo jest poncho i strój po prostu. Nieźle.
Te lokacje teraz mi się mega kojarzą z ostatnim God of War'em. Prawda. Nie kłamie. Złożyłeś już podanie o przyjęciu pancerunku? Ważnie. No ej, kolego, co z tobą? Jadania nie jadłeś? No, lepiej. Znalazłem cel! Ruszać się! Shit. Jestem w stanie wszystkich blastrów, znaczy tych strzałów, odbić. A, no dobrze. Co to? Rękojeść, świetnie, aż czekam, nie mogę się doczekać, jak dojdę do warsztatu i sobie trochę zmodyfikuję mieczor. Ej. O, dobra. Właśnie... Auć. No i teraz pytanie, dobra, ale zanim pójdę tam, gdzie jest niezbadane, przejdę się tutaj. Trzeba naprawić. Aha, dobra. Okej, mam nadzieję, że tam, gdzie teraz pójdę, będzie. To jest chyba punkt medytacji, nawet. Dobry i to. Znaczy, bardzo dobrze, że to jest tu. Jeden punkcik umiejętności mamy. Tu trzeba się trochę. Trzeba odpocząć. Przecież coś takiego już mam. To co, Kaman? Nie rozumiem. A, dobra, przypadkowo... Nieważne. Dobra, spróbujemy może to. Zwiększa wskaźnik wytrzymałości. No, dobrze. Okej. Okay. Odpoczynek też wykonany. Pędzimy dalej, moi kochani. Ja chcę warsztat, tak bardzo proszę o warsztat. Ośrodek turbin. Okej. Okay. Nie brzmi tak jak jakiś starożytny grobowiec, ale... Zawsze coś. O nie! A mama mówiła, patrz pod nogi. No, w końcu jest światło. To jest Bad Jaskinia! Kurde, Batman nawet żył w tamtych czasach, żył. Znaczy w tych przyszłych. Wow. Ojoj. Nie tak nie zaskoczysz. No faktycznie, wcale nie zaskoczył. A, shit. Za wcześnie. Za późno. Shit. Dobrze. To mi wygląda na problem. Aha, hipogryf. Taki byczy hipogryf. Mam cię. Czas krzty zadrapania. Czasem mi wyjdzie. Filak. Kiepski wzrok sprawia, że sprowokowanym filakom
Ciężko zmienić kierunek biegu, przez co podczas szarży często wpadałem na skały. Kopyta filaków pozwalają im zachowywać stabilność na górskich przełęczach, dzięki czemu zwierzęta te są odporne na uderzenia potężnych wiatrów na Ezefo. Filaki to doskonali spinacze, którzy z łatwością pokonują górskie szlaki. To samotniczy gatunek, a jego młode wcześnie opuszczają matkę, aby znaleźć własne terytorium. I najgroźniejszą bronią są okazałe rogi, które rosną przez całe życie i przyrastają w tempie jednego pierścienia rocznie. Huk ścierających się o prymat filaków rozbrzmiewa pośród gór niczym grom. Nie, tak przyjdzie pojedynczy przeciwnik, to jest spoko, ale jak miał tak walczyć z pięcioma naraz przeciwnikami, to jest masakra jednak. Mam nadzieję, że posiłki są duże. Wow. Co to za czarnoksięstwo? Co to ma być? Ja pytam. Zrobisz skan? No, takich szturmowców się nie spodziewałem, że będą. Manipulują i manipuluje i odsyłają pociski za pomocą mocy. Oddaniu strzału przeładowuje broń, dając czas na skrócenie dystansu i atak. Szturmowcy rakietowi to wyspecjalizowani żołnierze służący Imperium Galaktycznemu w wielu kompaniach na obszarze całej galaktyki. Uzbrojeni w inteligentne wyrzutnie rakiet RPS-6 przeprowadzają ataki dalekodystansowe, których niesamowicie trudno uniknąć. Są przeszkoleni w eliminowaniu działalności wywrotowej, tłumieniu powstań i zławieniu buntów, przez co zapewniają skuteczne wsparcie naziemne. Choć ich broń jest bardzo groźna, to co każdym strzale wymaga przeładowania, umożliwiając celom ucieczkę lub przepuszczenie ataku. Tak, to już zauważyłem. Dobra, chyba się podleczę, bo jest... O włos! Nie! Yeah. O. Dobra, poczekam jeszcze. Nie, nie można. Dobra. Nie, lokacje tu są naprawdę świetne. W ogóle, wiecie co zauważyłem? Teraz się zorientowałem. Tylko sprawdzam. Nie ma trybu foto. Tylko się upewniam, że jesteś. Fajnie, jak klikamy strzałkę w dół, to na padzie to... Jezus, jeszcze tam jesteście? Zablokowano skrót. O, dokąd to? A, z powrotem to dobra, okej. Jest spoko, że w ogóle nie mógł mnie trafić. Dobrze wiedzieć, że jednak jest jakaś gra, gdzie jednak przeciwnicy nie są w pełni celni. O, jeszcze kogoś zdjąłem przypadkowo. Znaczy nie, to było mój przemyślane. Nie, no, na razie nie ma po co tam wracać raczej. Stary monument. O, chyba się zbliżamy. Namierzyłem go! Zwycięzcy, zdrajco! Ruszać się! No to już po mnie.
jesteś za szybki! Nie wstawaj! Kurde. Co? Oh, no! Tym razem było zbyt blisko. O kurde. Tego się nie spodziewałem. O, szlak to dopiero tutaj. Ale... plus jest taki, że... o, tu byłem? O nie. Co tam jest? Co tam jest? To jest skrót odblokowałem, tylko nie wiem, którędy to było. No. Za mną jakoś. Jakby tam. Chyba tak. Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o rzeczy więcej niż mogłem się spodziewać. Nie! Robię uniki! Ani kroku! Dobra. Uff. Dobra, dorujmy go. No, mimo śmierci tak mam już jeden punkt umiejętności. Dobra, teraz trzeba załatwić tamtego typa. Gdzie on jest? Tu. Ty. A nie, bo to nie ten, dobra. Brak cel! Ten jest szybki! Przed tym się uchyl! Boję się ciebie! Nie! No, lepiej. Też tak, to było chaotyczne. Ale cóż. Ha, tym razem mnie nie zaskoczyłeś. Miriana, zaopiekuj się Sieną. Cholera, to jest chyba główna ścieżka. Nie, nie mogę przesunąć. Może zacząć częściej używać stymaków, czy jak to się nazywa. Bo za każdym razem mi jest ich żal używać. O, tu są na przykład potrzebne dwa punkty umiejętności. Dobra, to może tą maksymalną moc w takim razie. Okej. Dobra, na razie tyle. Uff, już mi brakowało mocy. Ej, oni znów się kurde, jedyne co jest słabe na razie w moim odczuciu. Niezła robota. To, że jak tylko skorzystamy z medytacji, to chociaż z drugiej strony odpoczywam, to trochę czasu pewnie też jakby zajmuje. No dobra, nieistotne.
Niechroniona, ciężka i szybkostrzelna broń dalekiego zasięgu zdolna wytrzymać wiele trafień. Powolny ruch, długie przygotowanie do strzału i czas odnowienia do po ataku zapewniają okazję do uderzenia. Ciężcy szturmowcy to wyspecjalizowanie na piechota służąca Imperium Galaktycznemu, też linii na polu bitwy. Jest szkolona przede wszystkim do obrony stref walk jako działy wsparcia dla patrolów szturmowców. Żołnierze ci doskonale władają oprotowymi działkami blasterowymi Z6, które posyłają dalekościężny grad pocisków, zadając poważne obrażenia. A ich wyposażenie ochronne uzupełnia niewielka tarcza energetyczna. A co jest w takim razie... Ej. A, bo ja nie mam mapy a nie mam. Tu mnie intryguje, co to jest. Dobra, może to zbadam teraz. Wszyscy nie żyją! Patrzcie, na dole! Ognia! Wykonuję zadanie! Nie będę go namierzyć! Zastrzelić go! Drużyna nie żyje! Dobra. My tu mamy... Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy? Że Imperator interesuje się Zefo? Może. Aha. Dobra, no i odkryliśmy ścieżkę, że tędy się nie dostaniemy, no i przynajmniej będę miał czyste sumienie teraz. Kurde, ten też się dalej... A! Nie wyjdziesz stąd żywy, Jedi! Blokuj do woli! Wystarczy, że trafię tylko kilka razy! Kurde... Skubańce... Dobra, wydawało mi się, że coś było z boku do zebrania. Nie podoba mi się ten dźwięk. A, tu jest sekret, to jest dobra. Wracaj tu! Co znaleźliśmy? Rękojeść. W porządku. Fajnie płynnie przechodzi z tutaj wspinaczce do innej pozycji, naprawdę bardzo, bardzo miłe odczucie dla oka i nie zaburza dynamiki gry samej. Blokowano skrót. Great. Hej. Ej, to w końcu jak jest z tymi rakietami, bo już nie czaję. Pomóż mi, Billy. O włos. Myślałem, że jak złapię mocą, to te rakiety mogę potem odrzucić, a tu jednak lipka. A chciałbyś stać naprzeciw jednego, jak na ciebie szarżuje? One mają rogi, a ty plany. Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny.
nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Mhm. Niby gra osadzona w przyszłości, a kurwa, częściej prądu nie mają niż ja w domu, no. Ruch! Oczekuję na potwierdzenie! O nie, nie mam mocy. To tylko część codziennych obowiązków. Kurde. Aj mnie zaskoczyli, chciałem użyć mocy, patrzę, a tu kurde, nie ma paska. Lipa i... Zaskoczyli niesamowicie przez to. Jak się tam dostałeś? Kłód szczęścia! A, jeszcze go nie trafiłem, no. Dobra. Oj, BD-1, ta twoja latareczka niewiele daje, wiesz? Fajnie, że mi świecisz drogę, ale... Znalazłem cel! Nie mogę go upilnować! Lepiej. A, no dobrze. Co to? Super, już tyle rzeczy zebrałem, a nie miałem jeszcze okazji, żeby sprawdzić, jak to wszystko fajnie wygląda, no. O kurde. Co teraz? A, tutaj. Ej, nic mnie nie zmierzy? Nie. Kolejna skrzyneczka. A, dobra. O, coś tam było. Oj, chyba jako nie... Nie trafiłem mocą. O. A. Okej. Okay. Cal, Imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Ajaj. Ile mam? Jeden czy dwa punkciki? Jeden. Mogę coś jeszcze za ten jeden punkcik kupić, czy już sobie to? Przytrzymanie spowolnienia pozwala celowi wydłużyć czas jego trwania. A, celowi, Boże, Calowi, to jest imię, Calowi, nic. Jesus. O, w sumie to może być. Dobra. Odpoczynek. Jedziemy dalej. Potrzebuję wsparcia, żeby cię zabić. Zbliża się wróg. Zrozumiano. To za szybkość. Nie boję się ciebie. Cofnij się. Zdołam go pokonać. Piękne są te finishery, jak ja uwielbiam w grach. Dwie rzeczy, slow motion i finisher. To jak chociaż jedna z tych rzeczy jest w grze, to jest naprawdę już dla mnie majstersztyk. No i co tam było? Modliszki. Jezu, nawet modliszkę można malować? Kurde. Odstawiony na maksa. Niby nic, a jednak cieszy. O nie!
nie mówili, że mam używać hamulców ABS-ów. Nie mam zimowych butów na takie bajery, no. Dobrze, jak spanimy w jakąś przepaść czy coś, to nie zaczynam gry od punktu medytacji. Bo byłoby słabo. No oczywiście tracimy troszkę życia, ale... Lepsze stracić troszkę życia niż kurczę... Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Niż kurczę zaczynamy od punktu medytacji znów, nie? Nowy gatunek? Nie. A już myślałem. O. No to już śmierdzi takim troszkę czymś wartym uwagi. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Aha. Hej, BD-1. Tylko sprawdzam. Nie mogę tędy przejść. A pewnie zaraz ogarnie. No będziemy mieć jakąś retrospekcję pewnie, gdzie nasz padawan przypomni sobie jakąś super zdolność tutaj. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Makane wiatrem ruiny. Jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Macierzyński chyba. Odpocznij, wyjdź. Dobrze. Postaram się. To by było tyle, jeśli chodzi o spacer w tę stronę. Ha, jeszcze jeden? Może są połączone. Uff. Dobra, to jest główna ścieżka, więc sobie na razie ją podaruję. Miałeś coś na górze, czy nic ciekawego nie masz? O, jakaś roślinka, nie da się tego podnieść przecież. O, bo tamten nowe nasiono do terrarium. A jednak. Bo w końcu go jest zbieracz, jak mu tam jest. Ostatecznie nie pamiętam. I to było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Tu jeszcze jest jeden ziomek. Może też coś. O, siema. Oż ty w życiu. Daj mi z tym, Billy. Doceniam. Dobra, nie zostało nam nic, jakiejś główną ścieżką, chociaż to coś jeszcze jest. Wow. Wow. Kurde, za bardzo przyszpanować chyba chciałem, nie wiem. Który to był? Ten na dole. Chodź tu, draniu. Chodź, mamy do pogadania. No, jeszcze nie trafiłem go.
No i znów. Ale ty masz farta, ziomek, wiesz? O, tu coś jest. A, no dobra. O, coś tam było. Kolejna rękojeść. Wow. No nie. Z tym dajesz. A, shit. Nie. Kurde. Jak nie jeden, to drugi. Mówiłem. Jak się walczy z którymś z nich w pojedynkę, to jest spoko, ale jak przynajmniej będzie dwóch naraz, to jest naprawdę już... ciężkawo. Który to? Tamten. Jeszcze nie... zawsze się ruszyłem do boju. Ale ciekawe, czy ja po prostu nie mogę znaleźć żadnego warsztatu, czy faktycznie tak rzadko one są. Znaczy, warsztaty wiele nie wnoszą, nie? Bo tylko możemy jakby skina miecza sobie zmienić, ale no kurczę. Ile już rzeczy... W życiu nie widziałem takiej burzy. Uzbierałem, że ach... Tak, niesamowite. Ach, także czuł, że to nie będzie takie proste. Aha. Przyjacielu, to chyba najstarsze miejsce ze śladami Zefo, jakie odkryliśmy. Mimo licznych zastrzeżeń, nie potrafię wyrzucić sanktuarium Bogano z mojej głowy. Sprowadzane przez nie wizje ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć, jak to się stało. Jestem w środku. Jest olbrzymi. A Imperium? Nigdzie ich nie widać. A co z Kordową? Nadal nie wiem, co mam znaleźć. On jest trochę... ekscentryczny? Co to było? Ja o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Zachowaj otwarty umysł. Możesz zastanować? Okej, chyba nie. Widziałeś to? Sprawdzę to. Fungus. Unika kontaktu, ostrożnie porusza się wokół. Wybuchowy rdzeń może zostać wykorzystany jako środek obronny przeciw innym przeciwnikom. Skungusy to przypominające rośliny organizmy pasożytnicze, zawierające toksyczne zarodki, zarniki, które eksplodują, gdy zbliża się do nich zagrożenie. Mniejsze zarodniki gniazdują się w ziemi razem, tworząc duże skupisko. Istnieją różne formy tego inwazyjnego gatunku. Wszystkie jednak oznaczają się zapachem zgnilizny i miękką tkanką, przypominającą mózg. No i co? Okej. To spokojnie. Yeah.
No, na razie nic nie mogę zrobić z tym. Oj. O. To się przyda pewnie później. Oj, oj. Zdobyto punkt umiejętności, świetnie. Czy ja mam się złapać tego jakoś? Chyba niezbyt. Z drugiej strony. No, nie mam pojęcia. Dobra, tak czy siak tu będę kończył dzisiejszą przygodę ze Star Warsami. Dziękuję wam bardzo za obecność, trochę się ściemniło, ale kij z tym. Trzymajcie się, do następnego. Hejos!